Dzień dobry. Przed świętami Bożego Narodzenia nagrałem materiał dotyczący obrzędów i tradycji bożonarodzeniowych i noworocznych. Więc nic nie stało na przeszkodzie, abym przed Wielkanocą nagrał filmik na temat obrzędów wiosennych i wielkanocnych właśnie, żeby nie przedłużać, zapraszam na materiał. W dawnych czasach Wielki Post obchodzono bardzo rygorystycznie. Nie do pomyślenia było organizowanie w tym okresie jakichkolwiek zabaw. A w kościołach nie grano wówczas na organach i nie używano dzwonów oraz dzwonków, które zastępowane były przez kołatki. Do dziś w kościele zachował się jedynie zwyczaj uciszania organów i dzwonów w Wielki Piątek. Post był i jest czasem modlitwy, jałmużny oraz przygotowań do najważniejszych dla chrześcijan świąt, czyli świąt Wielkiej Nocy. Te zdawałoby się bardzo głęboko chrześcijańskie zwyczaje, miały jednak związek z pradawnymi wierzeniami Słowian oraz z naturalnym cyklem przyrody. Tak się akurat składa, że Wielki Post przypada na okres tak tzw. przednówka, kiedy to w gospodarstwach powoli kończyły się zimowe zapasy, a do nowych zbiorów było jeszcze bardzo daleko. Przednówek zatem wymuszał oszczędzanie żywności, a Kościół wykorzystał go wtórnie, wiążąc z nowotestamentowym 40-dniowym postem Jezusa Chrystusa. W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, na jeden jedyny dzień w okresie właśnie Wielkiego Postu, do świątyń i do domów wracała na chwilę radosna atmosfera. Ponownie rozbrzmiewały i dzwony, i organy, przypominając, że cały ten okres postu służy jednak oczekiwaniu na coś radosnego, na zmartwychwstanie. Tego dnia, między innymi w naszym regionie, w Wielkopolsce, topiono marzannę, którą czasami, choć rzadko, nazywano śmiercią. Była to słomiana kukła, ubrana pierwotnie w białe płótno i symbolizująca zimę, śmierć i choroby. Niektórzy uważają, że nawiązywała ona do słowiańskiej bogini właśnie tych zjawisk, ale też odrodzenia ponownego życia. Kukłę marzanny chłopcy obnosili po gospodarstwach w towarzystwie dzieci, które to dzieci w rączkach trzymały gałązki jałowca i kropiły nimi marzannę. Ten swoisty orszak zatrzymywał się przy każdej kałuży, aby poić kukłę poprzez zanurzanie jej głowy właśnie w tychże kałużach. Wieczorem marzannę i gałązki również przekazywano starszym dzieciom. Gałązki podpalano i służyły one za pochodnie do oświetlania drogi podczas wynoszenia kukły poza wieś. Tam zrywano z odzież, podpalano ją i płonącą wrzucano do wody, najlepiej gdyby to była woda płynąca, bieżąca. Zgodnie z tradycją nie można było dotykać pływającej powodzie śmierci i należało jak najszybciej opuścić miejsce tej swoistej egzekucji, nie oglądając się za siebie, ponieważ nawet w ostatnich chwilach marzanna mogła być niebezpieczna i spowodować chorobę. O obrzędzie topienia marzanny pisał już Jan Długosz. upatrywał jej źródeł w tradycji niszczenia bożków pogańskich, którą miał rzekomo nakazać mieszko I po przyjęciu chrztu. Inna teoria upatruje powiązania topienia czy też palenia marzanny w późnośredniowiecznych obrzędach mających na celu zapobieżenie zarazom, a jeszcze inna wiąże te obrzędy z wiosennymi rzymskimi jeszcze obchodami, które polegały na wypędzaniu Mamurius veturius, czyli starego marsa. Najprawdopodobniej jednak marzanna oraz gaik, o którym parę słów powiem za chwilę, to nawiązanie do pogańskich rytuałów ofiarnych, które związane były z niszczeniem symbolu zimy oraz z odradzaniem się przyrody po zimowej wegetacji. Z czasem te tradycje zaczęły ulegać pewnym zmianom i ostatecznie związane zostały z pierwszym dniem astronomicznej i kalendarzowej wiosny. Oczywiście obrzędy te były zwalczane przez Kościół, który próbował je w jakiś sposób skrystianizować. W niektórych regionach pojawił się zwyczaj wieszania Judasza, upatruje się w tym zwyczaju też nawiązań właśnie do Marzanny. Oczywiście wieszanie Judasza nawiązywało do biblijnej historii o zdrajcy Jezusa, na którym należało wywrzeć taką symboliczną zemstę. Podobnie jak w przypadku Marzanny robiono wówczas ze słomy kukłę, odziewano ją w jakieś obdarte łachmany, wieszano na wieży kościoła, w późniejszym okresie gdzieś na drzewie lub słupie. I podczas tych obrzędów strącano ją, włóczono po wsi, okładając kijami, a na końcu podpalano i wrzucano do stawu czy też rzeki. Następnego dnia dziewczęta chodziły po gospodarstwach ze wspomnianym przed chwilą przeze mnie gaikiem, który w naszych okolicach nazywano też nowym latkiem. Była to zielona gałązka, najczęściej sosnowa lub świerkowa, którą przystrajano ozdobami z papieru, wytłuszkami jaja, czasami dzwoneczkami, wstążeczkami, no i tym podobnymi. W ten sposób dziewczęta witały nadchodzącą wiosnę i składały gospodarzom, które, których odwiedzały życzenia, za co ci gospodarze mieli obowiązek dawać dziewczętom datki czy też poczęstunek. Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynano już tydzień przed niedzielą zmartwychwstania, niedzielę palmową, którą niegdyś nazywano też niedzielą wieżbną, czy też kwietną. Niedziela ta miała upamiętniać wjazd Jezusa do Jerozolimy i na ów dzień przygotowywano palenki, a robiono to z tych roślin, które rosły nad rzeką, bo płynąca w nich woda miała dawać im zieleń, życie, no i te rośliny miały odradzać się po zimie najszybciej. Były to wierzbowe gałązki, trawy i trzciny, ale także bukszpan, porzeczki, maliny, suszone zioła, piórka, kwiaty i różne tego typu rzeczy. Poświęconej w kościele palemce przypisywano magiczne właściwości, dlatego też zanoszono ją do domów, by zapewniała rodzinie szczęście. Wykonany z niej krzyżyk wtykano w pierwszą zaraną skibę, o czym jeszcze później będę opowiadał, by chroniła przed gradobiciem. Gałązki z tejże palemki wkładano także pod próg, aby strzegły domowników przed chorobami, a te zatknięte pod strzechą lub za świętym obrazem miały chronić dom przed piorunami. Wierzbowe kotki z palemek Połykano, gdyż miały być remedium na bulgardła i miały też zapewniać zdrowie. Palemkami delikatnie uderzano też domowników oraz zwierzęta i cały dobytek, aby przekazać w ten sposób magiczne siły oraz zdrowie. W Wielkim Tygodniu pojawiają nam się obrzęty w Wielki Czwartek. Chłopcy wówczas biegali po wsi, po polach oraz po łąkach z grzechotkami i kołatkami, a i także z innymi hałasującymi instrumentami, mając za zadanie wygonienie ze wsi Wielkiego Postu. Dzwony, jak już wspomniałem, milczały aż do niedzieli wielkanocnej. Zwyczaj ten wywodził się z tradycji pogańskiej i polegał na budzeniu przyrody, żeby na święta i na wiosnę wszystko się zażeleniło i zaczęło kwitnąć. Tego dnia pojawia się również w niektórych tradycjach, również u nas w Wielkopolsce, zajączek, który przynosił dzieciom drobne upominki, najczęściej słodycze, dawniej jajka i owoce. Te swoiste prezenty zajączek zostawiał w uwitych specjalnie w tym celu gniazdkach, lub też zostawiał je w ogrodzie i dzieci same musiały ich szukać. W kościołach tego dnia księża do dziś praktykują, co prawda nie wszędzie, obrzęd polewania stóp dwunastu mężczyznom, na pamiątkę oczywiście ostatniej wieczerzy Chrystusa. Wielki piątek to w kościele dzień wyciszenia. Kiedy jedyny raz w roku nie odprawia się mszy świętej. W kościołach organizowane jest nocne czuwanie przy zainstalowanym grobie pańskim, pilnowanym przez różne osoby. Dawniej piątkowe modlitwy były bardziej widowiskowe. Pojawiały się procesje grzeszników odzianych w worki żałobne, którzy kładli się krzyżem na podłodze i przepraszali za swoje grzechy. Pozostałością po tych procesjach był też zwyczaj uderzania domowników na pamiątkę Męki Pańskiej nazywany Bożymi Ranami. Z rzadka pojawiał się w naszym regionie pochodzący z Kujaw ludowy zwyczaj nazywany pogrzebem żuru i wieszaniem śledzia. Obie te potrawy stanowiły w okresie przednówka i Wielkiego Postu główne menu, stąd wraz z nadejściem Wielkiego Piątku i tym samym końcem postu świętowano koniec pokuty i urządzano symboliczny pogrzeb uprzykrzonych potraw. Wśród żartobliwych przyśpiewek wynoszono z domu i zawieszano na wieżbie wyciętego z drewna czy też z tektury śledzia, a naczynie wypełnione żurem zakopywano w ziemi albo czasami po prostu żur wylewano. Po takim pożegnaniu postnych dań zabierano się za przygotowywanie obfitych wielkanocnych potraw, które miały zostać poświęcone w Wielką Sobotę. Trzeba było się spieszyć, ponieważ po sobotnim święceniu nie powinno się już ani sprzątać, ani przygotowywać kolejnych potraw, ponieważ miał być to czas, kiedy należało się duchowo przygotować na zmartwychwstanie Jezusa. Spożywane w niedzielę wielkanocną, a przygotowywane w Wielki potry, Piątek potrawy różniły się w zależności od regionu, ale często były to żurek, czyli marsz biały, kiełbasa, zwykle biała, podawana na ciepło, szynka wędzona w jałowcowym dymie, ćwikłach z chrzanem, pieczone mięso, babka, artystycznie dekorowany mazurek, pascha, kołacz, a także sernik, który nazywano kiedyś przekładańcem. Zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę trwa do dziś i ma korzenie pogańskie. O dziwo, został jednak przez Kościół przejęty, jak wiele innych tradycji, o których wspomniałem zarówno w tym materiale, jak i w materiale, który poświęciłem jakieś pół roku temu zwyczajom bożonarodzeniowo-noworocznym. Obecnie w kościołach pokarmy święci się symbolicznie w niewielkich, wiklinowych, zazwyczaj koszyczkach, a zawartość święconki może być różna w zależności od regionu, jednak nie może w niej kilku elementów zabraknąć. Przede wszystkim nie może w niej zabraknąć baranka, czy to z masła, czy w formie babki, który symbolizował zmartwychwstałego Chrystusa. Święcące powinny znaleźć się jajka, które symbolizowały rodzące się życie. Musi być tam też chrzan, symbol siły, wędliny lub kiełbasy, które są symbolem płodności i dostatku ciasta. Przede wszystkim babki, która symbolizowała wszechstronne umiejętności soli, symbolu oczyszczenia domostwa, od złego oraz prawdy, sera który symbolizował zdrowie dla hodowlanych zwierząt przede wszystkim, no i chleba. Dawniej święcono wszystkie pokarmy, które miały zostać spożyte w czasie wielkanocnego śniadania. Układano je w większych koszach na białych płachtach lub obrusach przed kościołem albo przed kapliczką, czasami przed domami. No i w tych dwóch ostatnich przypadkach to kapłan przyjeżdżał święcić pokarmy do wsi. Obróz, czy też płachta, na której święcono pokarmy, miała chronić przed piorunami, to też rozkładano ją czasami przed domami w czasie burz. Jedną z najbardziej znanych tradycji wielkanocnych jest zwyczaj malowania na święta jajek. Wywodzi się on z pogańskich tradycji, Słowian oczywiście, w których malowanym jajkom nadawano magicznych właściwości. Symbolizowało ono siły witalne, podobnie jak dzisiaj, początek nowego życia oraz było materialnym pośrednikiem pomiędzy światem ludzkim a światem duchów i bogów. Miały one mieć poza tym moc leczenia wszelkich chorób. Po przyjęciu chrześcijaństwa jajka miały symbolizować również odradzające się życie, no ale w osobie już zmartwychwstałego Chrystusa. Pisanki to nazwa w sumie ogólna, ponieważ technicznie dzieli się je na popularne na północy kraju malowane kraszanki, gotowane w wywarze np. z łupin cebuli, kory dębu, łupin włoskich orzechów, soku z buraków, czasami też pędów młodego żyta. Często wydrapuje się na nich przeróżne wzory. W okolicach Krakowa i Łowicza pojawiały się też nalepianki ozdabiane kolorowymi wycinankami z papieru, a na Mazowszu oklejanki, czyli wydmuszki oklejone rdzeniem z sitowia i ornamentem z kolorowej włóczki. Dawniej ozdabianiem jajek zajmowały się wyłącznie kobiety, a mężczyzną nawet nie było wolno wchodzić do izby, gdzie je przygotowywano. Pierwotnie barwiono je tylko na kolor czerwony, bo według ludowej legendy Maria Magdalena po zmartwychwstaniu Jezusa miała spostrzec, że zakupione przez nią jajka zabarwiły się właśnie na czerwono. Z pisankami wiąże się też tak zwana walatka, czyli zabawa polegająca na stukaniu się czubkami jajek lub toczeniu pisanek po stole, tak aby się zderzyły. Wygrywa ten, którego jajko rozbiło pisankę przeciwnika. Wieczorem Wielką Sobotę w kościołach odprawiano uroczyste nabożeństwo, podczas którego święcono ogień i wodę. Obecnie bardzo często to nabożeństwo łączone jest z rezurekcją, o której powiem za chwilę. Poświęconym ogniem odpalano paschał, czyli wielką świecę, która stała tuż przy ołtarzu, a która tradycyjnie miała się palić przez cały okres świąt Wielkiej Nocy. Wodę z kolei zabierano do domów, by poświęcić nią domy. Tradycje te nawiązują jednak ponownie do pogańskich obrzędów z czasów przedchrześcijańskich, kiedy to w okresie równonocy wiosennej do ognia wrzucano leszczyny, co miało symbolizować spalanie tego, co stare, a popiół z takiego ogniska rozrzucano w dniu pierwszej orki, co miało zapewnić szczęście i dostatek. Woda dawała życie i skrapiano nią domy, by nadchodzący rok, usłowian rozpoczynający się właśnie w równonoc wiosenną, był spokojny. Wielkanocna niedziela była dniem wyjątkowy. Po odprawionej wcześniej rano mszy świętej, właśnie nazywanej rezurekcją, zasiadano do uroczystego, rodzinnego śniadania wielkanocnego. Podczas tego śniadania, gdzie niegdzie składano sobie życzenia i dzielono się jajkiem. Według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty białym obrusem i udokorowany liśćmi bukszpanu. Na środku stołu stawiano baranka, na przykład na łączce z rzeżuchy, która to rzeżucha symbolizowała siły witalne i rodzące się życie. Niedziela Wielkanocna to najważniejsze święto chrześcijańskie, nazywane też była Paschą. Był to dzień spędzany głównie w domu, w gronie rodzinnym, a w niektórych regionach to właśnie nie w Wielki Czwartek, ale właśnie w niedzielę dzieci szukały prezentów porzuconych przez wielkanocnego zajączka. Wielkanocny poniedziałek był z kolei czasem radości i wygłupów, na które wszyscy czekali przez cały okres postu. Zabawy te przybierały niegdyś kilka form. Najbardziej znana, z dingus, to tradycja oblewania wodą i dlatego też ten poniedziałek wielkanocny często nazywany był lanym poniedziałkiem. Ta tradycja wiąże się z przedchrześcijańskimi praktykami pogańskimi, gdzie polewanie miało symbolizować oczyszczenie z zimowego brudu i budzenie się przyrody na wiosnę. Oblewano głównie panny i wierzono, że im mocniej dziewczynę zmoczono, tym miała ona większe szanse na rychłe zamążpójście. Jeśli chodzi o konkrety, to śmigus miał oznaczać symboliczne smaganie witkami wierzbowymi po nogach i oblewanie zimną wodą. Miało to oczywiście związek ze wspomnianym już wiosennym oczyszczeniem. Dyngus natomiast polegał na wykupywaniu się od oblewania, gdy panna nie chciała być smagana, nie oblewana, mogła wykupić się, zapłacić okup, podarowując swoim w cudzysłowie prześladowcom, tradycyjne pisanki albo inne przysmaki ze świątecznego stołu. Inną formą ludowej zabawy w Wielkanocny Poniedziałek było chodzenie z tak zwanym kokotkiem. Kokotek, czyli kogut po prostu, symbolizował siły witalne i urodzaj. Na początku wykorzystywano do tego żywego koguta, ale z czasem zastąpił go sztuczny ptak, którego wykonywano w naszym regionie często z drewna, czasami też z gliny. Bardzo rzadko i nie u nas był to kogut upieczony z ciasta i oklejony jeszcze pierzem. Młodzieńcy takiego kuguta wozili od domu do domu na przystrojonym wózku, śpiewając, bierając datki i polewając panny wodą, więc łączono śmigus z tak zwanym kokotem. No i to była tak naprawdę forma zalotu względem dziewczyn. Wielkanocny Poniedziałek po wsiach chodziły też barwne korowody, które złożone były z przebierańców, wśród których byli m.in. kominiarz, leśnik, cyganka, diabeł, ksiądz, z czasem też lekarz, policjant śmierci, para nowożeńców. Te grupy nawiązywały do zwyczaju kolędowania, który w czasach słowiańskich praktykowano właśnie w okresie równonocy wiosennej, a nie gdzieś przy Nowym Roku czy przesilania zimowego. To właśnie, jak już wspomniałem przed chwileczką, wtedy Słowianie świętowali Nowy Rok, stąd to kolędowanie miało związek z tym okresem. Te swoiste orszaki bardzo często prowadziły na postronku niedźwiedzia, który w tradycji ludowej symbolizował wszelkie zło, jakie spotyka człowieka. Oczywiście ten niedźwiedź też był przebierańcem. Taki barwny korowód, najczęściej w towarzystwie muzyków, akordeonisty, bębniarza, bem chodził od domu do domu, gdzie obowiązkiem każdej gospodyni był taniec z niedźwiedziem. Miało to przynosić szczęście na cały rok. Powinnością gospodarza było z kolei częstowanie wodzących niedźwiedzia wódką oraz złożenie datku lub poczęstowanie gości słodyczami w ramach podziękowań za odwiedziny. W przypadku prób wymigania się od spoczywających na gospodarzach powinnościach diabeł albo kominiarz, który, którzy znajdowali się... Właśnie w tej przebranej czeredzie smarowali gospodarzom twarze sadzą. Zwyczaj ten przypomina nieco podkrakowski zwyczaj siudej baby związany ze słowiańskimi obrzędami wypędzania zimy. Na zakończenie jeszcze dodam, że w Wielkanocnym Poniedziałek gospodarze święcili pola palmami, tymi, o których wspominałem przy omawianiu Niedzieli Palmowej. Palmy były nasączone wodą, bardzo często w późniejszych okresach już święconą. No i z tych palm, jak też już wspominałem, robiono krzyżyki, które wbijano w ziemię po zoraniu pierwszej skiby, aby zapewnić sobie przyszły dostatek. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał, chociaż troszkę, rozjaśnił Państwu genezę niektórych z obyczajów, które do dziś funkcjonują w okresie Wielkiej Nocy. Przy okazji zbliżających się świąt życzę Państwu zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt Wielkanocy. Niech zmartwychwstały nam wszystkim błogosławi. A następny materiał pojawi się jak zwykle we wtorek, w przyszłym tygodniu, tuż po świętach, o godzinie 12, jak zwykle w samopołudnie. Do zobaczenia.